Śląsko-Dąbrowska Solidarność ogłasza pogotowie protestacyjne na Górnym Śląsku i w Zagłębiu. Ma to związek z trudną sytuacją w regionie, zarówno w sektorze szeroko rozumianej energetyki, jak i branży motoryzacyjnej czy hutniczej. Związkowcy zastrzegają, że dają rządowi czas do połowy października na realizację zgłoszonych postulatów. W innym wypadku będą protesty. Żądamy, aby rząd wprowadził od natychmiast ustawę, która zawiesza tak zwane obligo giełdowe. Obligo giełdowe to nie mniej, nie więcej tylko monopol energetyczny zawiązany przez spółki energetyczne i na skutek tego monopolu, mimo że dzisiaj koszt produkcji energii to jest około 700 zł za megawattogodzinę, cena energii może osiągać 1500 czy też nawet 2000 zł. Gdyby faktycznie zawiesić obligo, ceny energii zdaniem związkowców mogłyby być niższe o nawet połowę. Ponadto Solidarność domaga się od rządu powołania specjalnej instytucji, która mogłaby skupować energię i potem sprzedawać ją dalej. To długofalowe rozwiązanie systemowe miałoby zapewnić nie tylko regulację wysokich dziś cen, ale też ograniczyć koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa. Branża obawia się o stałe dostawy, m.in. gazu. Propozycje pracodawców, całych szeregu oczywiście przedstawicieli branż, które były kierowane m.in. do Ministerstwa Klimatu, do Ministerstwa Rozwoju, nie uzyskały żadnej odpowiedzi. Obawiamy się, że na przykład dostawa gazu, która jest istotna w procesie technologicznym w przemyśle stalowym, będzie odbywała się na tym, że ktoś zadzwoni i w ciągu godziny mamy zmienić technologię albo zamknąć niektóre działy, dlatego że nie dostaniemy takiej ilości gazu. Trzecim postulatem kierowanym głównie do premiera Mateusza Morawieckiego jest zawieszenie systemu ETS, czyli handlu emisjami, co w przypadku jedynej tony węgla zwiększa cenę o 80 euro. Związkowcy żądają, by szef rządu domagał się tego na szczycie europejskim, który odbędzie się w najbliższy piątek. Dzisiaj średnio Polska Grupa Górnicza, bo nie będę mówił, inne spółki sprzedają do energetyki węgiel między 300 a 350 zł razy plus 80 euro za te ETS, to jest 400 zł. Tak? Czyli ETS to jest większy podatek niż koszt paliwa dla energetyki. I to jest 700 zł za megawattogodzinę. Plus przesyły i tak dalej, to wyjdzie około 800 zł. A na giełdzie, no niestety, prąd, jak było powiedziane, sięga 1500 do 2000, bo jest obligo giełdowe raz, a dwa, no niestety o tym, w jakim kierunku, jak idzie prąd, decydujemy nie my, ale decyduje się w Niemczech, bo to jest cały system europejskiej dystrybucji energii. Jeżeli oczekiwania Solidarności nie zostaną spełnione, pierwsze akcje protestacyjne odbędą się przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego. Kolejny już w Warszawie. Na razie to akcja informacyjna ograniczona do wywieszania flag i propagowania postulatów.